Witam nasze małe przedszkolaki i duże też. Pierwszą panią spośród naszych wielkich artystów będzie Bridget Riley. Była to pani, która była przedstawicielką op-artu, czyli takiej sztuki, która starała się stworzyć złudzenie ruchu, jakiegoś kształtu. Niektórzy, oglądając jej pracę, mieli poczucie choroby morskiej. Mam nadzieję, że już zaciekawiłam Was trochę tymi pracami. Zobaczcie, że te prace wcale nie były małe, były całkiem spore i wydaje nam się, że ta powierzchnia wcale nie jest prosta, a że ona faluje. Tosiu, co będzie nam potrzebne? Mazek, nożyczki i ołówek z gumką. Bardzo dobrze, nawet może być ołówek bez gumki, tak naprawdę. Jeszcze tekturka, oprócz kartki. Tekturka musi być troszkę większa od kartki. Będzie nam łatwiej później rysować to, co mamy zrobić. Tosiu, rysujemy teraz falę, które będziemy wycinać. Dobrze by było, żeby te fale nie były malutkie, a żeby były troszkę większe. O! Super, takie mi się podobają. A teraz spróbujemy je wyciąć. Tosiu, kotek nam chyba chciał zabrać nożyczki, ale kotek chyba nie umie najlepiej wycinać. Dlatego Tosia to zrobi. Będzie trudno się wycinać. Mm-hmm. Ale może trochę być. Może trochę. Tosia bardzo lubi wycierać gumką, dlatego pomimo, że to nie jest nam teraz tak naprawdę do niczego potrzebne, ściera ołówek. Tosiu. Teraz będziemy przykładać falę. Może dobrze było, żebyśmy to zrobili od prawej strony do lewej i ją obrysowywać. Nasza praca, widzę, w stylu Bridget Riley jest już skończona. Ja Was zachęcam, abyście popróbowali zrobić Wasz rysunek w stylu op-art z różnymi szablonami, w różnym kształcie. Mogą być to... jakie to się mogą być kształci? Na przykład. Może takie właśnie ząbki trójkącikowe. Albo jeszcze coś innego. Zapraszam Was do następnego odcinka.